Minister Dworczyk zasłynął wczoraj nowym wizerunkiem Matki Boskiej, jak nazywają Marię katolicy. Oczywiście, kiedy przedstawi jakiś inny człowiek ten obraz z tęczą, no to jest przestępstwo, prokuratura, siły tam szybkiego reagowania wpadają do mieszkania. No a jeśli z takim właśnie uzbrojeniem przeciwlotniczym, no to już, że tak powiem, prokuratura Ziobry na pewno tego nie zauważy i ministrowi Dworczykowi żadna krzywda się nie stanie. No do takich niesprawiedliwości już dawnośmy się w państwie katokomuny przyzwyczaili, ale przy tej okazji, szczególnie katolikom, polecałbym refleksję nad tą postacią, która według mnie jest centralną postacią wiary katolickiej, czyli tak zwana Maryja albo Matka Boska. Ostatnio rozmawiałem ze współpracownikiem księdza Blachnickiego, Joe Łosiakiem, protestanckim misjonarzem, który przyniósł, można powiedzieć, Ewangelię powtórnie do Polski w latach 70. I on, dyskutując z katolikami, tłumaczy im: słuchajcie, gdyby ta Maria z czasów Jezusa przyszła tu i była między nami, to jak myślicie, z kim by siadła do stołu? Z wami, którzy odprawiacie ten bałwochwalczy kult, to już ja dodaję, czy z nami, którzy wierzymy tak, jak Jezus podał w Biblii, czyli zgodnie z Biblią? Odpowiedź jest oczywista na to pytanie. Prawdziwa biblijna Maria siadłaby z nami. Jeśli, drodzy katolicy, macie jakiekolwiek wątpliwości, czy to, co mówię, jest prawdą, otwórzcie sobie Pismo Święte, przeczytajcie je całe i podkreślcie fragmenty, gdzie mowa jest o Marii. Zobaczycie, jak niewiele tego jest. A co więcej, tak często powołujecie się na to, czego Maria chce lub co tam objawiła. Otwórzcie Biblię. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 5 werset. I zapamiętajcie, co Maria tam powiedziała.